To odkrycie pomoże w walce z otyłością. Naukowcy odkryli u zwierząt hibernujących cechy genetyczne, które pozwalają im wyłączyć geny związane z otyłością. Odkrycie pomoże w poszukiwaniu nowych metod leczenia chorób metabolicznych dotykających miliony ludzi na całym świecie. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Cell Reports. Amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu w Utah badali genomy czterech małych zimujących ssaków, północnoamerykańskiej wiewiórki ziemnej i nietoperza nocka myszouchego oraz madagaskarskiego szarego lemura i cenryka. Okazało się, że wszystkie te zwierzęta żyjące w różnych częściach naszej planety mają krótkie niekodujące fragmenty DNA zlokalizowane w pobliżu genów związanych z otyłością. Naukowcy uważają, że odkryte przez nich fragmenty genomu są swego rodzaju przełącznikiem genów elementów odpowiedzialnych za otyłość i zwiększony apetyt. Zwierzęta te rozwinęły niesamowitą zdolność kontrolowania metabolizmu, głosi oświadczenie prasowe Uniwersytetu, cytujące wypowiedź jednego z autorów badania, Christophera Gregga, profesora nadzwyczajnego na Wydziale Neurologii i Anatomii. Zaburzenia metaboliczne leżą u podstaw wielu różnych chorób, w tym otyłości, cukrzycy typu 2, raka i choroby Alzheimera. Zidentyfikowanie części genomu związanych z hibernacją pomoże nam nauczyć się kontrolować ryzyko niektórych z tych chorób.